oświaty o opinię o likwidacji szkoły. W zasadzie Państwo mieliście podane materiały dotyczące zarówno ilości dzieci, jak kształtuje się struktura demograficzna na danym terenie. W momencie likwidacji szkoły tworzy szkoły gmina zapewni uczniom zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki oddalonej o 6 km szkoły podstawowej w Krzylowie. Po przyjęciu uczniów ze szkoły w Orzeszkowie szkoła w Krzylowie będzie pracowała nadal na zmianie. Zmianę ulegnie jedynie zwiększeniu liczba dzieci w oddziałach. Nie ulegnie zmianie, nie ulegną zmianie etaty nauczycieli, w związku z czym nie przewiduje się zatrudnienia do nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły w Orzeszkowie. Natomiast zwiększenie zatrudnienia dla nauczycieli zlikwidowanej szkoły w Orzeszkowie. Natomiast zwiększenie liczby dzieci w szkole w Krzylowie pozwoli na ich wyposażenie oraz unowocześnienie metod nauczania. W niniejszej uchwale wyrażony jest jedynie zamiar likwidacji szkoły podstawowej im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Ostateczna decyzja o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy do końca lutego 2012 roku. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać jeszcze głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. Bardzo proszę o stanowisko komisji w tej sprawie. Komisja Mienia. 1 za, przeciw 6, wstrzymujący 1. Komisja Budżetu. 6. Komisja Oświaty. 4 głosy przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Rolna. 1 za, przeciw 6. Komisja Rewizyjna. 5 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Lińsko w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej imienia Jana Markiewicza w Orzeszkowie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem projektu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Stwierdzam. Jeden za, 6, 1 wstrzymał. Stwierdzam, że projekt uchwały nie został podjęty. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej w Rudach. Projekt uchwały w sprawie omówi wójt gminy Wińsko, pan Ryszard Kurecki. Projekt uchwały w sprawie zlikwidowania szkoły podstawowej w Rudawie. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 szkoły podstawowej w Rudawie. Zobowiązuje się wójta i wyraźnie do wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz wystąpienia do związków zawodowych, kuratora oświaty o opinię o likwidacji szkoły. I również w uzasadnieniu macie Państwo podane zarówno koszty związane z funkcjonowaniem szkoły w Rudawie oraz liczbę dzieci, jaka kształtuje się na przestrzeni kolejnych lat. W momencie likwidacji szkoły podstawowej w Rudawie gmina zapewni uczniom zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki ze szkoły podstawowej i przedszkola w Mińsku. Po przejęciu uczniów do szkoły w Rudawie szkoła w Mińsku dalej będzie pracowała na jedną zmianę, ulegnie tylko zwiększeniu liczba dzieci w oddziałach. Zwiększenie liczby dzieci w szkole pozwoli na jej doposażenie oraz unowocześnienie metod nauczania. Dostęp do nowej szkoły nie będzie utrudniony, gdyż zapewni się dzieciom bezpieczny dostęp. Organizacja rozwoju dzieci zostanie tak przygotowana, aby dziecko pozostawało możliwie jak najczęściej w szkole po zakończeniu zajęć. W niniejszej uchwale wyrażony jest jedynie zamiar likwidacji szkoły podstawowej w Rudawie. Ostateczna decyzja o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy w terminie 2012. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały?
nie ma chęci do zabrania głosu, bardzo proszę o stanowisko komisji. Komisja Mienia. Za 5, przeciw 1, wstrzymujący 1. 6. Myślę, że inaczej to było, panie przewodniczący. Za 6. Proszę jeszcze raz powtórzyć. Za 6, przeciw 1, wstrzymujący 1. Komisja Budżetu. 5 za 1, wstrzymujący. Komisja Oświaty. 4, przeciw za 1, wstrzymujący. Komisja Rolna. Za 6, 1, przeciw. Komisja Rewizyjna. 5 za 1, wstrzymujący. Dziękuję. Uchwała Rady Gminy Wińsko w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rudawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Promowa pana burmistrza przedwyborczego. Dobrze, proszę panią, pytałam, czy ktoś chce zabrać głos. Nikt nie zabierał, nikt nie zabierał. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem projektu tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Wyżej, chcę zobaczyć kto. 11 głosów za. Kto jest przeciw? 3 głosy jest przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty. Dziękujemy. Tylko dlaczego pani zapytała się, kto z radnych chce zabrać głos? Kto z państwa chce zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Proszę słuchać. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej imienia Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Projekt uchwały w tej sprawie omówi wójt gminy Ryszard Nieryny. Uchwały w sprawie Szkoły Podstawowej imienia Jana Adama de Garniera w Głębowicach. Podejmuje się zamiar likwidacji w dniu 31 sierpnia 2012 roku Szkoły Podstawowej imienia Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Zobowiązuje się uprowadzenie wójta gminy do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów oraz do wystąpienia do związków zawodowych i kuratora oświaty o opinię o likwidacji szkoły. W uzasadnieniu macie państwo również tutaj, tak jak w poprzednich przypadkach, podane ilości dzieci, jakie uczęszczają, będą uczęszczały na przestrzeni lat do szkoły w Głębowicach. Macie państwo koszty związane z utrzymaniem tej szkoły. W momencie, kiedy szkoła zostałaby zlikwidowana, zapewni się uczniom zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki w zespole szkoły podstawowej i przedszkola w Mińsku. Po przyjęciu uczniów ze szkoły w Głębowicach, szkoła w Mińsku dalej będzie pracowała na jedną zmianę. Ulegnie tylko zwiększeniu liczby dzieci w oddziałach. Zwiększenie liczby dzieci w tej szkole pozwoli na jej doposażenie oraz unowocześnienie zarządzania. Dostęp do nowej szkoły nie będzie utrudniony, gdy zapewni się dzieciom bezpieczny dowóz. Organizacja dowozu dzieci zostanie tak przygotowana, aby dziecko pozostawało możliwie jak najkrócej w szkole po zakończeniu zajęć. W niniejszej uchwale wyrażony jest jedynie zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej imienia Jana Adama de Garnier w Głębowicach. Ostateczna decyzja o likwidacji wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy w terminie do końca tego roku. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Ja. Mogę? Chciałabym zapytać pana wójta, czy zapomniał o obietnicach przed wyborcy, że nie zacznie naprawiać swój budżetu gminy na najmniejszych i na oświacie robić tylko oszczędności. To jest też moje pytanie. Ja już na spotkaniu z państwem tłumaczyłem. Ale jak głosy? Dobrze, oczywiście. Przez rok robiliśmy wszystko, żeby nie likwidować szkół, nie doprowadzać do takiego stanu, jak jest w tej chwili. W
ograniczaliśmy ilość zatrudnionych osób, łączyliśmy klasy, staraliśmy się wybrnąć z problemu, jakim dla nas w tej chwili jest budżet oświatowy. Niestety, realia budżetu wyważonego są takie, że musimy takie działania podjąć w tej chwili. Co Państwo zrobili, żeby pozyskać fundusze dla gminy poza likwidacją szkół? Próbujemy na teren gminy ściągnąć inwestorów, rozmawiamy. Próbujemy cały czas. To nie są procesy jednodniowe, kiedy się nie da załatwić. Tak, staramy się w miarę własnych możliwości zachęcić inwestorów do tego, żeby na naszym terenie budowali fabryki. No, różne są rozwiązania, napotykają też na różne problemy. Są niechęci społeczności lokalnych w stosunku do niektórych rozwiązań. Udało nam się na tyle, może jeszcze nie zapewnić, że powstanie u nas w elektrowni, ale prowadzimy daleko zaawansowane rozmowy, żeby na naszym terenie powstała elektrownia, która przyniesie zyski zarówno z podatku, jak i będzie możliwość zatrudnienia około 30-40 osób na terenie bioelektrowni. Czy zdają sobie Państwo wszyscy sprawę z tego, że widzę, to co inny jest piękna rzeźnia przy wjeździe i piękna szkoła przy wyjeździe z Wińska i taka mogę być ze szkołami, które zostaną zlikwidowane? Ale ja przepraszam, nie ma Pani zadała pytania. Chciałam się zapytać, to nie są pytania odnośnie projektu uchwały. Chciałam się zapytać. To nie są pytania odnośnie projektu uchwały. Chciałam się zapytać w związku z tym, jakimi argumentami Państwo się sugerowali, biorąc pod uwagę właśnie likwidację szkół. Konkretnie. To są pytania do Państwa Rady. No. Proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, temat, który toczy się nie od dzisiaj, dość mocno rozbudowany i cała dyskusja toczyła się bardzo długo. To nie jest kwestia tylko tego roku. Pamiętacie Państwo, po dwóch latach naszej poprzedniej kadencji wójt Olejniczak, tutaj Pani Piszczy, próbowali zrobić tą pozycją właśnie w naszym budżecie jakąś tam małą reformę. Doskonale pamiętacie, że wynikiem właśnie tych działań były te łączone klasy tutaj właśnie w Gąsowicach i w innych oddziałach. Jednak ta mini reforma nie przyniosła skutków, które zadowalające są dla naszego budżetu. Struktura naszego budżetu jest taka, że my praktycznie wszystko, co otrzymujemy z podatków, wkładliśmy właśnie w oświatę. Taki stan rzeczy dłużej trwać nie może. Państwo na swoim tutaj właśnie plakacie nazywacie nas ludźmi niekompetentnymi, ludźmi, którzy nie mają własnego zdania. To znaczy, że my zostaliśmy zasugerowani kimś z zewnątrz. Szanowni Państwo, radny ma obowiązek dbać o interes tej gminy. Radny wybierany jest w powszechnym wyborze i przedstawia... Ale proszę, będziecie głosy drodzy Państwo, mówi jeden. Ale proszę nie przeszkadzać. Jak Pani mówiła, niech Pani nie przeszkadza. Jeśli radny ma taki ciężar na sobie i podchodzi do sprawy w miarę merytorycznej, ja uważam, że zrobiliśmy wszystko jako rada, jako radni, żeby bardzo drobiazgowo przejrzeć cały ten materiał. Tych 8 wersji, o których tutaj mówił wójt, 11 nawet, przecież to były wszystkie te warianty rozpatrywaliśmy. I teraz, co może zrobić ta rada w sytuacji takiego stanu finansów? Co może zrobić? Pani twierdzi, że powinna występować pakiety pomocowe zewnętrzne do zyskiwania pieniędzy. Otóż nie ma żadnych innych, nie ma takich, do których nie aplikowała ta gmina. Nie ma. Jeśli my dzisiaj, nawet byśmy stosowali coś jeszcze, chcieli wykroić, to doskonale Pani wie, zresztą wszyscy Państwo wiecie, że musi być skład własny. Jak my mamy mieć skład własny do jakiegokolwiek programu, jeśli my dzisiaj nie mamy płynności finansowej? Jeśli my dzisiaj mamy dziury, które gdzieś tam się pojawia na przepuście, nie jesteśmy w stanie ze środków, które mamy, załatwić. Przy takiej konieczności, w której byśmy się znaleźli, musieliśmy rozpatrzyć te warianty. Pani się pyta, dlaczego akurat taki wariant? Dlaczego, jak działa rada? Otóż
Ja powiem w ten sposób, że ktoś, kto ma podejmować tego typu decyzje, kto jest w miarę dobrym strategiem, to oczywiście musi myśleć o tym, co jest tutaj główne, interes gminy. I teraz, jeżeli my nie zabezpieczymy rubieży, nie zabezpieczymy tych rubieży gmin, to oczywiście musimy się liczyć z tym mechanizmem, który miał miejsce w Muszenicy. Że dzieci z gminy, mieszkańcy gminy odejdą do szkół zewnętrznych, pójdą do Sinary, pójdą do Markowa, tam chyba jeszcze tam gdzieś. My mamy obowiązek się temu przyjrzeć. Pani twierdzi, że zrobiliśmy tą uchwałą krzywdę Rudera. Proszę, jaki jest kierunek myślenia? Jeśli tak mamy postępować i zabezpieczać rubieża, to powinniśmy zostawić jedną szkołę na wschodzie gminy, jedną na zachodzie. Tutaj można będzie polemizować, zawsze można polemizować z tym, czy ten mechanizm jest właściwy, czy nie. Ale my po prostu coś musieliśmy zrobić. My nie możemy udawać jako rada, że nie możemy dobrać. Nie możemy dobrać. Ale porządek na sesji też być musi. Ale proszę panią, ale pani się zapytała, ale pani się zapytała, kto na ten już, ale nie tylko ja, ale to nie ludzie, proszę panią, pani nie umie słuchać. Proszę panią, ale pani nie umie słuchać. Proszę panią, udzielam głosu pani Michalak, bo się zgłosiła do głosu. I proszę nie krzyczeć grupowo, bo i te brawa, to już przywykliśmy do tych braw. Tak jak mówi pan radny z Moszynicy, że rubieże zabezpieczacie państwo, zabezpieczaliście państwo dyskutując w poniedziałek, to praktycznie do szkoły w Krzelowie też gmina dopłaca i nie jest rubieżą, skoro rubieżą jest Orzeszku, to Krzelów nie jest rubieżą. Już w tej chwili to mówię pod tym kątem, skoro Głębowice są rubieżą, a Rudawa nie, to jest taka sama sytuacja, gdybyśmy pod tym kątem patrzyli. Natomiast jeśli patrzymy pod kątem ekonomicznym, to nie miałam zamiaru w ogóle mówić o szkołach, dlaczego trzeba by było zamknąć czy nie, ale w tej sytuacji na przykład przyrównam do Głębowic. To jest szkoła, do której dopadamy najwięcej, co na mamy dzieci, gdzie na przykład zimą dzieci muszą do toalety wychodzić przez podwórko, muszą się ubierać, warunki są na pewno nie za bardzo. I jeśli chodzi o to, że uciekną dzieci do niektórych, na przykład do Warkowa, czy gdzieś tam, czy do szkoła, do Świnary, to będą chcieli odejść, to odejdą. Czy będzie szkoła w Głębowicach, czy w Rudawie, czy w Orzeszkowie, czy nie, bo na pewno też dużo dzieci z sąsiednich miejscowości chodzi do Ścinami. I dlatego, no nie było mi na tej komisji, ale wydaje mi się, że podejście tutaj radnych jest dla mnie co najmniej dziwne, bo dopłata do szkoły w Rudawie jest faktycznie na poziomie Krzelowa. Ja nie mówię już o Głębowicach, no nie mówię o Orzeszkowie, bo rzeczywiście tam jest nie. Przeliczamy na jedno dziecko, ale do Orzeszkowa też się dokłada.